Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę Państwa, jeśli chodzi o drogi powiatowe, bo od tego zaczęliśmy, w mojej ocenie, która również wynika z licznych wypowiedzi Państwa na komisjach, sesjach lub indywidualnych rozmowach i spotkaniach, proszę Państwa, mamy takie najważniejsze tematy na terenie gmin. Po pierwsze, to jest to, o czym właśnie tutaj Pani Radna Osińska wspomniała z Dąbrowy, to jest, proszę Państwa, zakończenie tego ciągu drogowego Kałuszyn-Mrozy, Kuflet-Latowicz. O odcinek 800 metrów. To jest 800 metrów pomiędzy Lywcem a cmentarzem w Kuflet. Proszę Państwa, myślę, że to jest takie najważniejsze zadanie. Jest to odcinek o znacznym natężeniu ruchu i należałoby tutaj zrobić, Panie Dyrektorze, wszystko, żeby to zadanie w 2016 roku zostało zrealizowane. Drugim istotnym problemem, jeśli chodzi o drogi, to jest, proszę Państwa, zakończenie tego zadania, które rozpoczęliśmy w roku 2014. Połączenie drogi powiatowej pomiędzy Toporem a Borkami. Udało nam się zrealizować, proszę Państwa, 1700 metrów w 2014 roku od strony Toporu. Bardzo ładna droga, niemniej jednak zostało 800 metrów jeszcze do wybudowania. Z tym, że 800 metrów do wybudowania nowej drogi, ale w zasadzie do tego zadania należałoby podejść od razu, i Pan Dyrektor już o tym wie, ja to wielokrotnie zgłaszałem, z wykonaniem nakładki przez całą wieś Borków. Bo szczególnie ten odcinek od lasu do pętli, a w zasadzie do pierwszych zabudowań, jest odcinkiem w bardzo złym stanie technicznym. Wprawdzie jest tam asfalt, ale czasami jak już panowie przyjeżdżają na remonty, to już nie ma do czego tych ład przyklejać. Dlatego też drugim ważnym zadaniem to jest zakończenie budowy 800 metrów. Myśmy to budowali przy udziale 50-50. W roku 2014 w połowie sfinansowała tą drogę gmina Mrozy, w połowie powiat miński. To jest drugie bardzo ważne zadanie, jeśli chodzi o zakres dróg powiatowych na terenie gminy Mrozy. Proszę Państwa, i trzecia sprawa, która w zakresie dróg powiatowych istnieje, to jest, proszę Państwa, stan jakości drogi Wola Rafałowska, Lubomin, Guzew, Krojanów, Mała Wieś, kończąca się przy Kuflewie, przy cmentarzu w Kuflewie. Tu, proszę Państwa, stan tej drogi jest bardzo zły. Jest tu i pan sołtys, i radny jednocześnie z małej wsi i wiemy, jak trudne było ostatnie zebranie, kiedy czyniono mi zarzuty, że w Mrozach czy w innych miejscach budujemy już ulice asfaltowe na ciągach drogowych o niewielkim zagęszczeniu. No, mówimy o jakichś ulicach, które faktycznie są już nie są głównymi ciągami. Są to podrzędne ulice i faktycznie my je budujemy. Natomiast tak jak Mała Wieś, jest to trzecie sołectwo pod względem wielkości na terenie gminy, położone przy drodze powiatowej o bardzo złym stanie technicznym i oni mówią, no my się po prostu z tym wszystkim tu źle czujemy, że te priorytety są właśnie źle ustawione, że jako gmina tego nie widzimy. My to po prostu widzimy, tylko że droga przebiegająca przez Małą Wieś jest drogą powiatową i w związku z tym należałoby podjąć gruntowne działania na rzecz zmodernizowania tej drogi. Analizując możliwości budżetowe powiatu mińskiego, szczególnie tej części w dziale transport, którą realizuje wydzielona jednostka, jakim jest Zarząd Dróg Powiatowych, zdaję sobie z tego sprawę, że, proszę Państwa, szybko tej sytuacji nie zmienimy. Gdybym ja dzisiaj usłyszał, na przykład od pana starosty i od pana dyrektora salonu, że w ciągu najbliższych 3 lat, szczególnie ten ciąg drogowy, który wymieniłem przed chwilą, plus jeszcze droga Dąbrowa-Trojana, to jest kolejna droga istotna, że ona będzie etapami z góry ustalonymi zrealizowana, to ja bym, proszę Państwa,
nie wychylał się z tymi propozycjami, o których mówiłem na konwencie, mówiłem już tu wielokrotnie na sesji rady i w tej chwili powtórzę dla tych, którzy albo nie pamiętają, albo tego nie słyszeli. Że, proszę Państwa, jesteśmy gotowi tutaj. Jesteśmy gotowi przejąć część dróg powiatowych, które zgodnie z zasadami kategoryzacji dróg gminnych i powiatowych, bo tak na terenie gminy najwyższej jakby kategorii drogi to są powiatowe, później są drogi gminne i są drogi lokalne. Nie mamy dróg wojewódzkich, nie mamy dróg krajowych, nie mamy autostrad, nie mamy nadrzędnych, ale mamy powiatowe i gminne. Bo ja, wiedząc o tym, spodziewając się, obserwując dotychczasowe działania, pomimo trudu i wysiłku, żeby sprawa była jasna, bo doceniam to, co się robi, to nie widzę, żeby były możliwości poprawienia tego stanu rzeczy w ciągu najbliższych 15 czy 20 lat. Co roku tych nakładek wykonywanych jest w granicach kilometr, półtora. To proszę Państwa, jeśli nie będzie zwiększenia tempa odtwarzania tych nawierzchni, to proszę Państwa, jeśli sobie 68 km podzielimy przez 2 km, przyjmijmy, optymistycznie, to proszę Państwa, odnowienie nawierzchni przypada raz na 30 lat. Ja się zgodzę tutaj z Panem, Burmistrzem, że stan tych dróg naprawdę wymaga dużo pracy, jeżeli chodzi o nakładki, remonty dróg. Ja każdorazowo przedstawiam zarządowi, Radzie Powiatu takie sprawozdanie, informacje ze stanu dróg powiatowych i przygotowanie decyzji zimowego, to jest październik. Ja określiłem potrzeby, jeżeli chodzi o nakładki, takie najbardziej pilne, w ilości 87 km. To są takie, które powinniśmy zrobić w zasadzie w najbliższym okresie. Kwota ponad 17 milionów. W gminie Mrozy określiłem potrzebę nakładek na ponad 10 km. Mam tu na myśli przede wszystkim tą drogę Mrozy-Topór-Lipiny. To właśnie drogę Wola Rafałowska-Budzec, Trojanów, Mała Wieś. Jest dostał jeszcze taki kawałek od miejscowości Dębowce do granicy powiatu. I jeszcze chyba takie mniejsze odcinki dróg. Ale 10 mało. Proszę? 10 to mało. No 10 to tak, ja określiłem takie najbardziej pilne potrzeby. Jeżeli chodzi o stan dróg, to też pozwoliłem sobie określić ten stan. I drogi w stanie dobrym i zadowalającym w tej chwili określiliśmy na ilość 56%. Natomiast niezadowalający pozostała już gospodarka. Natomiast trzeba tutaj powiedzieć, że myśmy zaczynali, kiedy powstawały powiaty, sięgnąłem po sprawozdania, które wysyłaliśmy do Generalnej Dyrekcji i tych dróg, które przejęliśmy w stanie dobrym i zadowalającym, to było zaledwie 10%. Czyli jakiś postęp tutaj, w tych czasach, kiedy funkcjonuje powiat, w stanie tych dróg jest jeden. Ja bym się troszeczkę z Panem Burmistrzem nie zgodził, że tu nie ma perspektywy. No jest perspektywa, dlatego że od 99 roku do 2015 policzyłem, że wykonaliśmy przebudowy dróg i ewentualnie remonty na sieci około 240 km. I to mogę oczywiście pokazać i dowodzić. Czyli jeżeli byśmy szli takimi nakładami, jak dotychczas, to no potrzeba 15 lat, czyli jakaś tam perspektywa jest. Natomiast co uważam, że jest korzystniejsze? Myśmy szereg dróg podstawowego układu, nawet jeżeli popatrzymy na drogę Mińsk-Dobre, czy ewentualnie nawet Mińsk-Wrozy na pewnych odcinkach, czy drogę Stara Wieś-Kufle, no przypominacie sobie Państwo, że to były drogi, które miały 4 metry i rosły zaraz w poboczach
szpalty, szereg drzew. Te drogi, one zostały poszerzone. Te drogi, żeby utrzymać, to już będzie zdecydowanie łatwiej, mniejsze nakłady niż te, które ponieśliśmy na początku funkcjonowania powiatu. Jeżeli chodzi o drogę, co mamy ewentualnie w planie na ten rok? Tutaj pan burmistrz zaznaczył, mamy zapisaną inwestycję przebudowy tego przepustu ramowego w Sokolniku. To jest miejscowość Sokolnik. Przepust ramowy będziemy przebudowali na przepust rur starodych Helkor. On będzie miał już długość dolną 14 metrów, górą 12 metrów, także będzie można tutaj już poprowadzić sobie z dwóch stron pobocza. Będą też wykonane bariery. Także tu już to miejsce takie niebezpieczne będzie zlikwidowane. Otwiera nam to oczywiście drogę do tego, żeby tą inwestycję zakończyć i po prostu ten odcinek dociągnąć, to jest 800 metrów do cmentarza. Nie ma tego, nie ma tego zapisanego oczywiście, tak jak pan burmistrz powiedział, inwestycja. Natomiast być może, że można to wykonać w ramach remontu, czyli wykonanie remontu, uzupełnienie podbudowy w tych miejscach, gdzie ta nawierzchnia załamana i wykonanie wyrównania i warstwy ścieralnej. Myślę, że ta wykonana nawierzchnia na pewno na pewien okres by nam dobrze spełniała swoją rolę. Jeżeli chodzi o remonty, nakładki określamy dopiero po wiosennych przeglądach. Tak jak państwu powiedziałem, te potrzeby są wykonania tych remontów. To jest około 87 km. My z tych 87 km musimy wybrać około 10 km, tak jak to robimy w każdym roku. I dlatego tu musi być dosyć szczegółowo wybrane te odcinki, które są w stanie najgorszym, w stanie najbardziej złym. I zwykle to robimy, uściślamy już te przeglądy po okresie zimowym, bo mogą tu wystąpić jakieś ewentualnie przełomy. Jeżeli chodzi o nakładki, tak jak powiedziałem, gdzieś w kwietniu będziemy mieli już wykaz tych nakładek. Tak jak powiedziałem, ja widzę wykonanie ewentualnie przede wszystkim na tych dwóch drogach. Nie wiem, czy będziemy mogli wykonać dwie czy trzy nakładki, ale mrozy to powypiny. W miejscowości Pożywnica tam dobrze by było zrobić kawałek tej nakładki. Natomiast na tej drodze Wola Rafałowska, Guzę, Strojanów, Mała Wieś. W małej wsi jest taki zakręt. Tak, no tam jest taki nieciekawy odcinek, tutaj ewentualnie ja będę przynajmniej wnioskował, żeby taki odcinek realizować. Chciałem potwierdzenia od pana dyrektora Solonka, no bo mówi o inwestycjach, co prawda pan burmistrz mówił, że o tej naszej drodze to purborki, ale dyrektor Solonek nie potwierdził tej inwestycji, to nie wiem, będzie robiona w końcu, połączona będzie, czy nie będzie ta droga to purborki. Nie usłyszałem tego. To znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o inwestycje, my w tym roku mamy zapisaną tylko dużą inwestycję, przebudowę ulicy Kościelnej i Przemysłową. Składaliśmy na to wniosek do programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Ten wniosek nie osiągnął wymaganej ilości punktów. Tam było zarezerwowane prawie 3 miliony złotych. To jest dojazd po prostu od drogi numer 2 przez ulicę Kościelną, Przemysłową. To fatalny stan tej ulicy. Natomiast to jest dojazd do węzła autostrady, czyli to jest
dosyć poważny i ważny odcinek naszych grup. Ja może nie powiedziałem jeszcze wszystkiego na wstępie, to o tych poszerzeniach dróg i o tym, że my po prostu musieliśmy się w pewnym okresie skoncentrować przede wszystkim na poprawie stanu dróg, gdzie my mamy natężenie ruchu 8-10 tysięcy. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, ja wcześniej mówiłem odnośnie tam tego odcinka od Wójsta do tego chodnika przygotowanego po modernizacji. No tam jest na tym łuku tak niebezpiecznie, że samochody jadące z kierunku Mrozu, po prostu nikt się po większości nie trzyma prawej strony, tylko środka. A z kierunku wschodniego, jak lecą samochody, tak nie mają przejazdu. Ja sam uciekałem drogę do Wójsta, żeby uniknąć wypadku. I słyszę o bardzo dużo użytkowników. Wysoki krawężnik po prostu, tam jest wysoki. No, ja nie podważam tego, że zostało coś wykonane źle, bo to są wytyczne, ale trzeba przeanalizować, żeby nie doszło do jakiegoś kolejnego zdarzenia, bo dużo użytkowników słyszę właśnie, że tam do czegoś coś nastąpi, bo nie ma gdzie uciekać. Czy dałoby się po prostu na, na to koło jakieś pobocze, czy może niższy chodnik, jak jest to, jest niższy krawężnik, jak jest możliwość, żeby tam coś poprawić w tym temacie. Może pan dyrektor się też do tego odniesie, ale ja myślę, że zdecydowanie na co dzień jeżdżę, to znam ten odcinek. Po pierwsze, proszę Państwa, nie psujmy dróg i chodników tylko dlatego, że ludzie nie przestrzegają prędkości. Zastanówmy się, jak doprowadzić do tego, żeby tam się poruszały pojazdy 60, 50, a może trzeba ustawić 40 czy 30. I tutaj jest, panie dyrektorze, taki postulat. Wiem, że już takich ścisłych obostrzeń nie ma, ale chyba w Grodzisku przy szkole, ja wiem co powiedzą, od razu połowa sali kierowców, ale chyba nie ma innego sposobu. Na pasach w Grodzisku wydaje mi się, że próg wyspowy powinien być zamontowany. 3-4-metrowy, długi, nie taki, taki wyrywający koła, ale próg wyspowy, który sprowadzi do tego, że, proszę Państwa, stała policja, po tych zgłoszeniach, to Pani Dyrektor w swoim czasie zgłosiła, dzień w dzień stała policja z jednej, z drugiej strony. Dlaczego chcę powiedzieć, że nie psujmy tego, co jest dobrze zrobione? Proszę Państwa, po co są krawężniki, chodniki przede wszystkim, po co są krawężniki? Po to, że pieszy czy dziecko, które idzie do tej szkoły, na tym wysokim krawężniku czuło się bezpiecznie. Panie dyrektorze, jakie są szanse na wykonanie odcinka tego przy remizie w mojej wsi? Tam już wtedy Urząd Gminy, tutaj Pan Burmistrz robił ten odcinek u nas w kierunku Kuflewa. Można to było zrobić, tylko że kwestia była niedogadania się. Po prostu były sprzęty, było tego, tylko że po prostu były pieniądze z innej puli, bo tak wtedy było. Bo to jest najgorszy odcinek naprawdę na świecie, całą sprawę tak. Są i wesela, i inne sprawy są. To najgorszy odcinek na zakręcie, to jest też. Dum na dole już mamy. 300 metrów naprawdę, panie, czy jeździł? No, ja wiem, że to nie jest rekord, bo myśmy to odpadniali bardzo też. Tak jak powiedziałem, tutaj znam dobrze stan drogi na Mrozy Topórki Winy, dobrze znam Mora Polska Gruzy, Mała Wieś. Tutaj na pewno na tych drogach będę coś wnioskował. A tam na tym łuku koło remizy, tam troszkę zostało poprawione. No i będę pamiętał o tym. Panie dyrektorze, chciałem go na 50-lecie, chciałem 15 maja, żeby to było zrobione. A wie pan dlaczego? No nie mogę powiedzieć, że będziemy mieli przyjęcie czy zdarza w kwietniu. To w momencie, kiedy ja zrobię przetarg, to będzie czerwiec. I wtedy się pan określa. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.